Naszym celem jest promowanie ideałów Armii Krajowej oraz oddzielenie żołnierzy niezłomnych od morderców ludności cywilnej. A Żydów, no to jak Żydów? No. Wozili krew ciekła z tych wózków. Żydy ciągły, a trupy leżały i krew ciekła. No właśnie, ale skąd te trzy... Z rynku? Ze stadionu. A. Przy kolei. Tamtąd też wozili. Tam ich zmagazynowali na stadionie. Aha. I później do mogiły? Do wspólnej mogiły. No bo właśnie tego nie mogę zrozumieć, skąd oni jechali. Ale to jest duża ta mogiła. Duża? Zasypywali chlorem. A jeszcze żywych to strzelali z automatu po nich. Ale tego Żydeczka przeksty nie zapomnę. Do grobowej deski, pidok Żydek. Uciekł i tak gonił po cmentarzu. Po cmentarzu? A oni cholery Żydka przyprowadzili z medaliczkiem na szyjce i zastrzelili go. Przed oczami matki. Ona sama aż włosy wazła. Jezus Maria, ile mógł mieć lat? 6, 7. Taki młody chłopak? I sody był i wszystko. Wyście mogli Żydom pomagać? Nie wolno było. Co groziło Polakowi? Tak samo zastrzelili jak i Żyda. Mówiła pani o Żydówce, która wyciągała do was ręce. Skąd ona się wzięła? Bo tam w ogóle nic nie mówi. To było tak, że ją przywieźli z Krościenka samochody. No. I było to pozamykane, więc zastrzelili z boku, a ona bo to tam uliczka idzie koło cmentarza. Koło którego cmentarza? Do żydowskiego. Żydowskiego, no. No i ona się tamtędy wyciągła i leżała na drodze. Mhm. Jak się złapała Wiśniowskiej Maryśki, to by ją nie mogli odciągnąć od tego. Kurczowo się trzymała. Czyli ona przeżyła i prosiła o pomoc, tak? No, co by jej mogli zrobić? Przecież ją nie będziemy wlec do domu, bo to potem by jeszcze człowieka zamkli. Ale mama moja, jak się dowiedziała, że chodzę patrzeć do stołowski ze stodoły, to potem mi zabroniła. Powiedziała mi, chcesz się znaleźć tam w tym wspólnym grobie? A Hercowa przekrzcionka, bo była przekrzcona, to jakby się my jak modlili jak przeksty, to by się kamienie przed nami usuwały. I taka prawda. Ludobójstwo Żydów zainicjowane przez Adolfa Hitlera po wojnie na Podhalu kontynuował Józef Kuraś Ogień. Ze względu na wielkość ofiar od wielu lat rozważana jest kwestia uznania morderstw ruchu ogniowego jako ludobójstwo, na które nie ma przedawnienia i za które odpowiada zarówno ten, kto wydał rozkaz mordu, jak i wykonawca rozkazu. Szoshana Ben-Ami Ruzianatowicz z Izraela w liście z 1990 roku do Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Nowym Targu pisze: a my chcielibyśmy dodać imiona ofiar, które zostały zamordowane przez bandytów ognia w Nowym Targu. Dawid Grasgrim, Lonek Lindenberger i Ludwik Herz. Oni przybyli do rodzinnego miasta Nowego Targu po gehennie obozów koncentracyjnych, aby żyć, ale tu czekała ich śmierć. Ogień i jego ludzie, stojąc wobec udręczonych cieni ludzkich, uzupełnili dzieło hitlerowskie. Lonek Lindenberger i Ludwik Herz zostali zamordowani dnia 20 kwietnia 1946 roku
przy ulicy Waksmunskiej w Nowym Targu. No. Mówiła mi pani kiedyś, że widziała pani też, no nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałem, że też była pani świadkiem, jak ogniowcy rozstrzelali Żydów po wojnie. No tak, jak to było? Rozstrzelali Żydów na Czerwonce. Na Czerwonce, no właśnie, o tym by mi nam pani opowiadała. No to tam szli Żydzi, chcieli granicę przejść do Czech i potem na Węgry. No to ogień ich rozstrzelał tam. A pieniądze nie wiem, czy wziął, czy nie wziął. Tego wam nie powiem, bo nie wiem. A pani widziała, no, kto był tam wśród tych ogniowców? Leżeli tam, bo my potem polecieli patrzeć tam. Ile tam było osób? Może z 6, a może no. Mniej. No i tak. To było okropne. Pani... To byli Żydzi. To byli Żydzi, a pani widziała, kto to zrobił? Czy ludzie mówili, że to są ogniowcy, czy widzieliście ogniowców? No, nie, ja nie widziałam na oczy ogniowców, bo ich już nie było, jakby poszli tam zobaczyć, ale to tak mówili to. Profesor Barbara Sluszkiewicz w swojej książce Dzieje rynku Nowego Targu na stronie 126 napisała: na podstawie dekretu dziedziczenia z 1946 roku nieruchomość numer 7 przeszła na własność Ludwika Albina Herca, syna Marcelego i Heleny. Ludwik, jako jeden z nielicznie ocalałych Żydów nowotarskich, uratowany od Holokaustu w Krakowie przez Oskara Schindlera, powrócił do Nowego Targu już po wojnie. W 1946 roku razem z Leonem Lindenbergerem i trojgiem innych Żydów został zamordowany koło Ostrowska przez grupę nieznanych bandytów. Informacji tej udzieliła pani doktor Karolina Panc. Bezskutecznie próbowaliśmy zainteresować tym tematem również Żydów Muzeum Polin w Warszawie, byliśmy tam osobiście, oraz znajomych pochodzenia żydowskiego, jak również media. Cóż, lęk, patetyzm, frazesy, bezduszność i pozoranctwo to cechy, z którymi spotykaliśmy się i spotykamy się na co dzień. Zapraszaliśmy historyków do tego projektu, ale pomimo, że sami nie potrafili wyjaśnić okoliczności mordów Żydów w Nowym Targu na ulicy Waksmunskiej 20 kwietnia 1946 roku, nie zainteresowali się naszymi ustaleniami. Mój nosił, dawno się nosiło, jak się podoiło krowy, i to się nosiło do miasta mleko. No i tam ludzie kupowali. On se z bańką od tego mleka. I tu, wy nie wiecie, tu gdzie jest Bożanek teraz, mo tą knajpę, o, tu było takie. I wlot do tego ogródka, bo tam był święty i on taki... Florian. Florian, taki wysoko. I wpadł do ogródka, ale on już widział, że... Bo poznał, bo to byli Waksmundzianie, nie? I z tego ogródka już na most. I na moście już trzymali tam takiego porucznicka. I te obiedoka potem zaszczelili, w wojsku był. Jak ich pytał przed nami, Jezus Maryjo, tak ich pytał, żeby go puścili. Taki Jezus był. No i poznał go od Kurasia ten kazet, co zginął tam. Kaczeli poza firankę. Leć, gadają mu po tym moście, no to on potem przez most przeleciał i szybciutko tu na Waksmuncku ulicę, gdzie jest teraz, gdzie była Cepelia. Tu byli ci Żydowie wyszczelani, tam byli, no to przecież do Waksmunda było słychać jak puk, puk, puk. A oni maszerowali, to była Wielka Sobota, taką grupą, nie wiadomo co to, czy to, bo to była taka wersja, że to chcieli UBE rozbroić, czy coś takiego. W każdym razie taka grupa szła i on na czele z nimi. No i tam musiała być przezdrada, ci Żydzi wieźli ogromny majątek. Tylko się, bo oni chcieli zostawić, bo jechali na Węgry.
chcieli zostawić u jakiegoś w Nowym Targu, ale się bał, nie chciał słyszeć o tym, żeby zostawić ten majątek. Tam wieźli ogromne całe życie, całego życia dobytek przy siebie. No i mój Naser, no to ino wszystko już leżało, ino papiery były roztegowane, no i wszystko, dokumenty potargane, a pieniążki poszły już razem z nimi. I to było, to oni niech nie mazą, że to nie, że to, że to nic nie da się wymazać, bo to zabrał to wszystko i potem mój przyleciał do domu, to oni dopiero potem szli, ale mieli jednego, co tam go wzięli, już go mieli na moście. I tego, co zastrzelili potem przy Ostrowsku. Tak prosił, ogromnie prosił. No i z tą teczką w los naładowaną do brata. Do Kurasiów. Do Kurasiów. Do Wojciecha. I tak się... I tam została torba, bo mój widział. Tak, nie, ale mój się nie boi. Nie boi, bo się boi. Ale boi się? Pewnie. Ale ci Żydzi jechali z Nowego Targu? Z Nowego Targu jechali, z Nowego, tak. Tam, i mieli być przeprowadzeni. Mieli tam tą ciężarówkę przy Lachowej, wy nie wiecie, gdzie to Lachowe Kamień, naprzeciwko tego Bożanka, co jest teraz karczma. Tu mieli ten samochód już trzymany, co ci Żydzi jechali. Tak. I kazali no potem podjechać tu gdzie ich postrzelali, między Nowym Targiem a Waksmundem, to było dokładnie, bo to tutaj, gdzie te budynki są, nie ostatnie, bo to jeszcze teraz nabudowane dużo. I tam ich sprzątli, i to auto potem tu było, przyjechali tu do Waksmunda, tu gdzie przed Poczaskiem stoło, to tam tą ciężarówkę jeszcze, ale potem puścili tą ciężarówkę, tu ta, bo była przezdrada. Tak podejrzewamy, że to była przezdrada. A ta ciężarówka pojechała w kierunku na dół, ale już pusto, bez Żydów. Żydów zostawił tam. No to mój to widział, no nie widział akurat, że on strzelał, no ale oni poszczelali, no bo kto to ich poszczelał? Winą za rozstrzelanie dnia 20 kwietnia 1946 roku w Nowym Targu na ulicy Waksmunskiej 5 Polaków narodowości żydowskiej trzeba obarczyć z całą pewnością Józefa Kurasia Ognia. Zamordowani zostali Ludwik Hertz, lat 22, Lonek Lindenberger, lat 24, Benjamin Rosse, lat 33, Henryk Unerbuch, lat 42 i Rota Joachimson, będąca w ciąży, lat 21. Oni się tłumaczą w ten sposób, że jak oni jechali tą ciężarówką, to jeden z Żydów strzelił do nich. To jest nieprawda. Nieprawda to jest. Absolutnie to nieprawda jest. I co jest opisane, to jest zdarzenie gdzieś w gazecie? Było, ale ja tą gazetę zlekceważyłam. Jest to opisane. Gdzieś, tak. To jest właśnie w ten sposób napisane, że strzał. Powstał z tego, wiesz? Ale to tego. Jest kłamstwo. A to jest kłamstwo, to jest nieprawda. To jest nieprawda. Nie. To oni żadnego strzału, tu było słychać do Waksmunda, jak tych pierwszych domów, jak był, jak strzelał. Puk, poszczelał tych Żydów. Jedna Żydówka była, trzech Żydów. Nawet nazwiska, ja to nie przywiązywałam wagi, żeby to mieć dziś i pokazać, bo to były nazwiska, na pewno wy macie tu. Nie, to ja to mamy to, tylko nam chodziło o to, że oni kłamią. Kłamią, tak. Że z ciężarówki zostało strzelone. Nieprawda to jest. To jest wcale nieprawda. Nieprawda. Ja już z Władkiem Luberną świętej pamięci rozmawiałem, z Ludwikiem Pilnym, tutaj odnośnie tych z Krasnym rozmawiałem na ten temat właśnie na tych, to absolutnie mówi, to nie, nikt nie strzelił do ogniowców. Nikt nie strzelił, oni tam się takiego nie stało, nic. Chcieli wyjechać spokojnie ze swoim dobytkiem, ci Żydzi, którzy przeżyli obozy koncentracyjne. Tak, to byli ci Żydzi, tak. Oni tu nawet są wymienieni. Oni jechali na Węgry, oni wieźli, bo ten pan z Nowego Targu, ale to usłyszałam to i puściłam. Bo nawet ten pan się wypowiadał, że ogromne pieniądze tam wieźli i chcieli u niego w Nowym Targu zostawić, ale on się bał ognia, bał się, że to się rozejdzie i że go zaszczeli.
No i nie, i ten majątek zabrał. Zabrali, no, zabrali, pewnie zabrał. A co, no w sumie ogień nie lubiał Żydów, nie? Zabrali. Proszę? Ogień nie lubiał Żydów. No, widocznie albo nie lubiał, albo lubiał, albo to łakome było, bo mieli pieniądze, bogactwo było łakome u nich, że mają. Mieli pieniądze i no i nie lubiał Żydów dlatego. Co to, pieniądz to pieniądz. Na Kroszynkuli posłali mnie rodzice, z mlekiem. I wracając, doszedłem tu jak do Suchowiana droga. I ja nie wiem. Jakże ja tam mieszkam. Ja tam mieszkam. No to do mnie krzyczy żołnierz. A to już żeście przeszli most. Nie, z tamtej strony mostu, z tyłu. No, czyliście przeszli most. No. I jak ten krzyczy do mnie, ręce do góry, no to ja boreneczkę miał, położyłem między nogi boreneczkę i dźwigał ręce do góry, nie? No on mi krzyczy do mnie, odrzuć broń. Ale kto to krzyczy? Partyzan. Ogień, no wiesz. Tak. I no to ja się oglądam, za mną żołnierz, podporucznik. No to ja w ten czas na drugą stronę i nie wiedziałem, czy w stronę Targowice, czy na most. Ale nadeszedł kruk, Sełzumin Kruk, Kazek Uraś. I on mnie poznał, i mówi szybko, no to ja idę w mógł tylko przez most, na drugą stronę relatuję, patrzę, rany wojska, tu pełno wojska. Z jednej strony mostu, z drugiej strony mostu, karabiny maszynowe, w stronę na most, nie? A ogień stał razem z Batkiewiczem, ze Śmigłem, stali i dowodzili tę życie. Janina Polaczyk, stokrotka, szwagierka ognia, w 1947 roku zeznała o morderstwach, które wykonał szwagier mój ogień. Jest mi wiadomo, ogień zamordował koło Nowego Targu 6 Żydów. Jednym z członków oddziału partyzanckiego, który zatrzymał samochód wiozący Żydów, był Mieczysław Pyzowski, pseudonim Żbik. W listopadzie w 1950 roku zeznał on, że oprócz niego w zabójstwie Żydów brali udział m.in. Józef Sulka, Zając, Bogusław Szokalski, Herkules, Kazimierz Budzyk, Gaduła, Ludwik Baliński, Tur i Jan Zubek, Jur. I oczywiście Józef Kuraś, Ogień. No, nie wiedział co robić, skoczyłem do ogródka tam, gdzie był. W tym ogródku święty Florian, tako dużo postać świętego Floriana była tam, wskoczył do tego ogródka, teraz tam jest rondo, no to nic nie ma, nie, te wyburzone te domy. I w stronę tam Bożanków, nie, tam jak była ta lachowa kamienica, jedna z Nowym Targu taka kamienica była tam stało auto, jeden pilnował tego kierowcę, który wiózł tych Żydów, ta ciężarówka tam stała. No i ja dalej, jak już wyszedł to na chodnik, no to ile mógł w stronę Waksunda. Jak ja doszedł tam, gdzie teraz jest to Czepelia, bo ja teraz dafą, nie? Ale właśnie jak uwidział, no cała droga zasielona papierami była. Pozrywane papiery, potargali dokumenty pewnie, nie? A jak bym zobaczył to za tym rowem, no to już... Poszczelanie. No jej, no przecież zabili, ale widać było, że jeszcze nic, nikogutko żywej sfory żadnego nowotarzana nie było. Ten kujtok tylko wyszedł, no to ja się jeszcze jego bał, bo on taki był. Taki miał trochę ze zmysłami, nie bardzo. Ale kto to był? To taki, co oni mieszkali. To tam na samej Czerwonce oni mieszkali. No. Tak, gdzieś. I ona to wszystko przeniosła. To tak było cicho, całą Waksmącką ulicę, to ani nikt głowy nie pokazał. Taka była panika, nie? Tak. Ludzie się bali, tak? Terroryzm. A tu nie bali się wszyscy. A u nas się nie bali? U nas tu się bali.
I jeszcze co? Bo jeszcze sprzeczał stale ze Szulką. No bo, ale z którym? Bo mi zaczęli, oni mi zaczęli. Nie, nie, Józek mi tu, Józek ale mówi, z, ale z Józkiem wnuk, ten wnuk mi gada, że Szulka jak się spotykają, mają uroczystości, to Szulka twierdzi, że oni do nich otwarli ogień. Że byli, ja gada, Józek, takie głupoty to można opowiadać takim, co palcy czają. Nie, oni leżeli w rządku, to byli zastrzeleni tak, żeby... Tak, w tył głowy jakoś. To układanie w rządku za rowem. A nie, jeden by leżał tu, drugi tu, trzeci tu. W relacji Bogusława Szokalskiego, pseudonim Herkules, z 31 sierpnia 1991 roku czytamy. Szliśmy na akcję rozbicia Nowotarskiego UB, ale nie doszliśmy. Zostaliśmy cofnięci, bo na ulicy Waksmunskiej jedna z grup, patrol podporucznika Mieczysława Pyzowskiego, pseudonim Brzbik, zatrzymała furmankę czy samochód. Posypały się z niej strzały, więc pasażerowie po krótkiej walce zostali zabici. Doktor Maciej Korkuć w książce Niepodległościowe oddziały partyzanckie w Krakowskim 1944-47 bezkrytycznie przyjął tą relację za fakt. A tu były drzewa świerki, rów i zatem też tu były pola łąki. No i dokładnie to w tym miejscu, gdzie było tak jak przystanek, dokładnie tu w tym miejscu. I tutaj leżeli, tak? Tak. I jak oni tak leżeli? Twarzą do ziemi? W kierunku tam. Twarzą do ziemi? Łowami, w kierunku. Po kolei, tak? Ale czy na pleca, na brzuchu? Na brzuchu. Na brzuchu, tak? Bo się tak przyglądałem, ja leciałem dokładnie, bo to przecież nie była droga taka. I co się kupa papierów papierów było rozrzucone, no, kupa papierów gdzie bali. Kupa papierów. Taką wersję głupio. Znaleźliśmy nawet karabiny. Strzelali, otworzyli ogień z tego. Za samo. To by leżeli jeden tam. A te, teraz to auto, pan widział to auto, co ci życzyli? Ciężarówka pod planteką. To była ciężarówka pod planteką. Ciężarówka pod planteką. A było poszczelane to auto? Były nie, tego. Szyby rozbite? Nie widziałem tego. To powiem, to mówię to, co jest. Nie, to nie widziałem, nie żeby tam było coś takiego. Jak ze było poszło? I tym samochodem. Ten samochód później był w Waksmundanie. Tak, przyjechali do Waksmundanii. Przyleciałem do Waksmundanii i opowiadam, co się stało, nie? No i to wszystko oni widzieli. Waksmundianie widzieli, jak oni szli do Nowego Targu, nie? No ale. O, za chwilę samochodem, tym, którzy jechali Żydzi, tym samochodem oni zjechali z Nowego Targu i przyjechali tu przed Srolów, wcofnęli tam do takiej uliczki i zeszli ze samochodu, formułował oddział ogień, no i w stronę Ostrowska iść tu przez Warkę. Ja wiem, ile mogło być, 20, 25 do 30, no. Wśród 30 ogniowców, którzy brali udział w napadzie, oprócz Józefa Kurasia Ognia, był również jego przyszły teść Bronisław Polaczyk, pseudonim Dziadek, bratanek Kurasia, Kazimierz Kuraś, pseudonim Kruk oraz Jan Batkiewicz Śmigły. Tajnymi współpracownikami Urzędu Bezpieczeństwa biorącymi udział w tym morderstwie byli Mieczysław Pyzowski, TW Sport, Kazimierz Budzyk, TW Halniak, Józef Sulka, TW Niewiarski, Jan Zubek, TW Świerk. Zatrzymał ten oddział w lewo wrót. Więc jak stanęli przed nami, to wszyscy, żeby ktoś otworzył drzwi i kuknął na nich, albo co, gdzie? I no torbę zaniósł. Tak, do Wojciecha. Tak. A gdzie ten Wojciech, który to jest ten dom? Jak ktoś tam się jedzie, to który to jest ten no dom? No to jakbyście patrzyli na nasz dom. Dokładnie, dokładnie na tym placu, co ten dom. No to no przy gościńcu. Ogień poszedł do brata, do Wojtka. Był chyba na UB zamknięty w tym czasie.
On się obrócił tu właśnie, a oddział poszedł w stronę Ostrowska. Tam był taki sklepik na dole i tego porucznika właśnie mieli, tego podporucznika. On ich prosił na litość, bo on to był pijany. Religa? Ja wiem, jak on się nazywał. On był u Suskiej, tu naprzeciwko Trzcińskiego była restauracja. I on tam ty był żołnierz, nie? Bo później oni się zatrzymali, taki sklepik był, przy tym sklepiku stali i tam karabin maszynowy na środku drogi rozłożony, nie wolno nikomu wyjść w stronę Ostrowska. Oni tam coś wypili. Tego żołnierza, tego podporucznika jeden pilnował. On prosił na litość, żeby go puścili, bo ja nie jestem, bo jestem frontowym żołnierzem. No ale zabrali go. On ponoć był potem zastrzelony tam w Olszokach nad Ostrowskiem. I gdzie? Nad Ostrowskiem, Olszyna. Tam dzieci Słowacy też, tak? No. Tam najprawdopodobniej, ja tam nie był, ale najprawdopodobniej, że tam był zastrzelony. Żydów zamordowanych na ulicy Waksmuńskiej przywieziono tutaj. W tym miejscu była rzeźnia. Te nagie trupy zostały tutaj przywiezione. Tu się odbyła sekcja. Następnie włożono ich do trumien i zawieziono do Krakowa, gdzie odbył się ich pogrzeb. Pozostawione przez ognia na miejscu zbrodni, pokwitowania czy wyroki śmierci z napisem Armia Krajowa oraz wizerunkiem orła w koronie spowodowały, że uciekający do Palestyny przez zieloną granicę Żydzi byli przekonani, że mordują ich AK-owcy, co jest wierutnym kłamstwem. Żołnierze Armii Krajowej brzydzili się takim postępowaniem. Dlatego zawsze mówili, czego byłem świadkiem, nie chcemy mieć nic wspólnego z ogniowcami. Reasumując, dla nas, rodzin AK-owców, karygodne jest postępowanie pracowników IPN w Krakowie, którzy w maju 2021 roku na cmentarzu żydowskim w Krakowie w 75. rocznicę zbrodni na Żydach dokonanych przez oddział Józefa Kurasia Ognia hołd ofiarom składają pracownicy IPN, dyrektor dr habilitowany Filip Musiał oraz dr Dawid Golik. A parę dni później w Nowym Targu ten sam pracownik IPN, dyrektor doktor habilitowany Filip Musiał otwiera wystawę poświęconą powstaniu Solidarności, gdzie na jednej z plansz przedstawia mordercę Żydów Józefa Kurasia Ognia jako przyczynek i powód powstania Solidarności na Podhalu. Zostawiamy to bez komentarza.